A ja witam Państwa w pierwszym w 2023 roku programie Potrójne Espresso. Inaugurują tą serię programów rozmów politycznych panowie posłowie Paweł Krutul z Lewicy i Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panom, witam i gratuluję. No, jednak duża rzecz. Dzień dobry, również witamy i pozdrawiamy noworocznie. Wszystkiego dobrego dla pana redaktora, wszystkich państwa, dla pana posła w nowym roku. Rok zakończył się no, zupełnie niesamowite, będziemy o tym mówić, 2022. Zakończył się mocnym akcentem, mianowicie odejściem papieża emeryta Benedykta XVI. Papieża, który łączy nas z tą epoką, kiedy wszyscy byliśmy pokoleniem JP2. Nie wiem, czy pan poseł Paweł Krutul zaliczył bycie pokoleniem JP2. Tym pokoleniem byli nawet ludzie, którzy dzisiaj są bardzo odlegli, bardzo krytyczni wobec Kościoła. Jakoś starają się zapomnieć swoją poprzednią postawę. No, przykładem bardzo dobrym jest Szymon Hołownia, który wtedy był przecież nawet redaktorem naczelnym katolickiego w końcu tygodnika wydawanego, żeby było śmieszniej, przez Janusza Palikota. Paweł Krutul, Lewica. Jak pan ogląda relacje o działalności czy o śmierci papieża Benedykta w naszych mediach? To nic pana nie dziwi? Panie redaktorze, drodzy państwo, odbyt z papieży no na pewno wzbudza to w smutek i taką chwilę zatrzymania się i analizowania tego, co było, co jest. Tak jak pan redaktor powiedział, ja pamiętam, jak Jan Paweł II był w Białymstoku. Wtedy byłem dużo młodszy oczywiście. I jak to Podlasianie przeżywali, specjalnie był ołtarz budowany, który jest do dnia dzisiejszego w Białymstoku. Także są osoby, które to przeżywają. No, trudno porównywać to teraz do obecnego kościoła, gdzie dużo jest tych afer i gdzie coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. No niestety kościół, przynajmniej w Polsce, z niewłaściwą, można by powiedzieć, działalność hierarchów, no nie potrafi dotrzeć do ludzi młodych, tak jak było to wcześniej, że dużo wcześniej młodzieży uczestniczyło w lekcjach religii, tak jak ja w salach katechetycznych uważam, że teraz szkoła w religii, religia w szkole nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo to już ponad połowa dzieci nie uczęszcza na te zajęcia, także kościół obecnie, hierarchowie nie potrafią dotrzeć do młodzieży, tak jak to było wcześniej za moich lat. No i muszą tutaj coś wymyślić, postanowić, żeby tą sytuację poprawić, bo z roku na rok również wiernych ubywa Kościołowi katolickiemu, również w naszym kraju. Tomasz Latos. No, przede wszystkim trzeba podkreślić wielkość zmarłego papieża Benedykta XVI. To był rzeczywiście wybitny intelektualista, osoba bardzo ważna w historii Kościoła. Myślę, że będzie to jeszcze wielokrotnie w przyszłości podkreślane i w ten sposób oceniane. Jednocześnie, tak jak pan redaktor powiedział, ten łącznik jeszcze z pokoleniem JP2, ponieważ bliski współpracownik, jeden z najbliższych współpracowników świętego Jana Pawła II, i o tym trzeba zawsze pamiętać. A jeżeli chodzi o to, co mnie w tej sytuacji trochę też zaskoczyło w ciągu tej doby, czy półtorej doby, to relatywnie mało informacji, czy mało jakichś, czy brak jakichś specjalnych programów poświęconych zmarłemu papieżowi. No, rzeczywiście mam wrażenie, że trochę został potraktowany jak papież emeryt, czyli oczywiście informacje na paskach były, wiadomości oczywiście były, natomiast w wielu miejscach, w wielu stacjach to była jednak informacja, owszem, na pierwszym miejscu, ale krótko bardzo podawana i krótko
komentowana. To ja wejdę w słowo, bo ja akurat byłem dość pozytywnie, czy jestem dość pozytywnie zdumiony, że tego było dużo. Oczywiście 1 stycznia nie ma wiele informacji, wobec tego siłą rzeczy taka informacja jest wyciągnięta na plan pierwszy. I dużo o papieżu Benedykcie mówiły stacje, które zwykle są bardzo, bardzo krytyczne wobec Kościoła. Pamiętamy te powtarzane w kółko zbitek ksiądz pedofil. Praktycznie w każdej rozmowie kilka razy pewna dziennikarka powtarzała to całymi tygodniami, no po to, żeby wbić ludziom do głowy tą właśnie konstrukcję frazeologiczną. I teraz z ust pana posła Krutula słyszymy postulat chociażby rezygnacji z lekcji religii w kościele. No co w szkołach, no to co oczywiście będzie się wiązało chociażby z tym, że księża nie będą dostawali pensji nauczycielskich, czy też nie będą częścią grona pedagogicznego. Pamiętamy, że ten strajk nauczycielski sprzed 2 lat bodajże, kiedy to nauczyciele postanowili nie przepuścić przez maturę dzieci po to, by wesprzeć w ten sposób swoje postulaty płacowe, udało się uśmierzyć dzięki temu, że duże grono nauczycieli, no chociażby właśnie religii, miało pełne prawa, by te matury przeprowadzić. Ten postulat walki z Kościołem może być tematem tego roku, prawda? I najbliższych. Panie redaktorze, to za chwileczkę, dobrze? Najpierw Tomasz Latos, a potem pan. Znaczy, ja powiedziałbym tak, trzeba podkreślić to, że Benedykt XVI był papieżem, który postawił sobie, jednym z jego celów była naprawa Kościoła i tam, gdzie dochodziło do nieprawidłowości, czy wręcz patologii, to żeby skutecznie z tym walczyć. No tak, ale czy naprawa Kościoła polega na tym, żeby napadać fizycznie na księdza w parafii albo na siostrę? To naprawiamy Kościół, tak? Ale ja mówię o naprawie wewnątrz Kościoła, o tym, jakie cele postawił przed sobą Benedykt XVI, a nie o równie patologicznych zjawiskach napaści, obrzucania błotem i dyskredytowania wszystkich księży i całej instytucji. Bo obawiam się, że Benedykt XVI chciał twardo. Zresztą przecież zajmował się ważnymi sprawami jeszcze za czasów Jana Pawła II. Chciał, aby Kościół, aby te zjawiska, które były nieprawidłowe, aby Kościół dokonał pewnej wewnętrznych zmian. I to w duchu podkreślmy, konserwatyzmu wewnątrzkościelnego. Mimo że 50 lat temu w czasach Soboru właśnie biskup Józef Jaratzinger był jednym z liberałów. Jak to się wszystko zmienia? Paweł Krutal zgłaszał się do odpowiedzi, to prosimy o słów kilka. Panie redaktorze, akurat my chyba reprezentujemy te pokolenia, które właśnie chodziły na lekcje religii do sal katechetycznych i tutaj się chyba zgodzimy co do kwestii, że frekwencja była dużo, dużo większa niż obecnie podczas religii, które są w szkołach. Także uważam, że powrót do salek katechetycznych i zaoszczędzenie 1,5 miliarda złotych na wypłaty dla księży, uważam, że to jest, by była duża wartość dodana również dla budżetu i choćby na nie wiem, na psychiatrię dziecięcą. Także na szpitale, uważam, że przedszkola i straż pożarną. Niech to się wiąże wszystko z dziećmi. I uważam, że to by było normalne, bo sami dobrze wiemy i księża również w prywatnych rozmowach o tym mówią, że z roku na rok jest coraz mniej dzieciaków na lekcjach religii. Także nie idzie to w dobrym kierunku i trzeba znaleźć inne rozwiązanie, albo ewentualnie wrócić do starego rozwiązania, w których my osobiście uczestniczyliśmy. No to stare rozwiązanie było wymuszone, jak pan wie, przez komunę, która w latach 40. bodajże właśnie zabroniła nauczania religii w imię materialistycznego światopoglądu. Teraz nie mamy coraz mniej wierzących z roku na rok, także taki jest świat, taki jest ułożony świat. Ja jednak jeszcze też zdanie w takim, panie redaktorze, ja jestem osobiście jednak zwolennikiem tego, aby nauczanie religii było w szkole.
Możemy oczywiście dyskutować i należy dyskutować, co zrobić, aby była większa, lepsza frekwencja na religię, ale mam wrażenie, że to nie tyle, albo nie tylko zależy od tego, w jaki sposób ta nauka jest prowadzona, ale również od otaczającego świata. Od tego, co się dzieje w mediach, od tego, co się dzieje w domach, od tego, w jaki sposób, ja już nie mówię o tych napaściach, o których pan redaktor mówi, ale zwyczajnie, w jaki sposób kpi się w niektórych sytuacjach z wiary, z religii. No to proszę bardzo, panie pośle. To jest przyczyna pojawił się tego, że jest mniej osób. W polskim życiu politycznym pojawił się termin kościelne wioski. Kontekstem jest pomysł zmiany kodeksu wyborczego, umożliwienia większego udziału tym osobom, które są niejako wykluczone. Mieszkają gdzieś daleko do wiosek, do powiatu trzeba jechać. No to zróbmy tak, żeby było więcej punktów wyborczych, żeby mogli oni głosować. Opozycja podejrzewa tutaj oczywiście, że będzie uprzywilejowana albo nie wiem, mniej dyskryminowana ta grupa wyborców, która głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, co ma zaburzyć wynik wyborczy, no bo dobrze jest wtedy. W zasadzie trzeba by wybory przeprowadzać na warszawskim Wilanowie i w Poznaniu i wtedy byłoby dobrze. No i ustawa będzie chyba już 11 stycznia w Sejmie. Jak panowie do tego podchodzicie, Paweł Krutul? Zobaczymy, jakie będą szczegóły tej ustawy. Niemniej jednak uważamy, że to jest myk wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. A to na początku, czy zgadza się pan z tym, że to takie pogardliwe podejście do osób, które mieszkają gdzieś na wsi, które mają dalej do tak zwanych głównych ośrodków, coś, co jest karykaturowane przynajmniej od kilkunastu lat, wyśmiewane po prawej stronie, to takie urojenie wyższościowe warszawskiej elitki, która zapomniała jakby, kim byli jej dziadkowie i stara się odciąć od swoich korzeni, powinno przeszkadzać, tak jak no, chociażby społecznie wrażliwej lewicy. Nikomu nie powinno się ujmować. Ja jeszcze po województwie podlaskim, gdzie do Warszawy jest tym miejscowością daleko, choćby infrastrukturę, czy też połączenia z większymi miejscowościami. No i też zgadza się pan z tym, że ci ludzie powinni mieć lepszy dostęp do demokracji przedstawicielskiej, do głosowania? Ja uważam, że jeżeli są osoby, które by się zgłaszały do sołtysów, znaczy sołtysowie wiedzą, bo mówimy o tych małych miejscowościach, jeżeli mają problem z dotarciem do urn wyborczych, to powinien być taki transport zorganizowany, a jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uważa, że głosy powinny być, że głosy mogą być fałszowane, to w komisjach wyborczych może być więcej mężów zaufania. My nie mamy z tym większych problemów, ale czy robić to przy parafiach? Nie oszukujmy się, dobrze wiemy, że co będzie w tą niedzielę w parafiach wygłaszane. No co będzie w parafiach? Czy pan dobrze wie, to proszę powiedzieć. Kościół bardzo dobrze wie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zostanie odsunięty od władzy, to również kościół w Polsce będzie odsunięty od kroplówki finansowej i też walczy o przetrwanie. Czyli to brzmi jak taka pogróżka wobec kościoła, tak? Nie, to pogróżka, to każde w większości partii opozycyjnych o tym mówią, że fundusz kościelny i uprzywilejowanie kościoła zostanie zmniejszone. Także oni, kościół katolicki też potrafi liczyć te pieniądze, te środki, które co rok wpływają do jego budżetu. No to nie trzeba być alfą i omegą. To jeszcze proszę tak sformułować, to jak bo pan powiedział, że dobrze wiemy, co będzie się działo w tych parafiach. To proszę to powiedzieć tak otwartym tekstem, bo ja nie wiem na przykład. Panie redaktorze, ja sam uczestniczyłem w tym i widziałem, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak w niedzielę wyborczą wychodziliśmy, to wszyscy w zasadzie politycy byli pod kościołami z ulotkami i propagowali sobie swoje nazwiska na listach wyborczych. Nie może być takiego styku polityki z kościołem. Od dawna o tym mówimy, a robienie tych komisji wyborczych przy parafiach będzie temu służyło. No ale zobaczymy, co będzie w szczegółach tej ustawy i wówczas klub Lewicy podejmie decyzję, jak będzie głosował. No zobaczymy. Diabeł tkwi po prostu w szczegółach. Teraz Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość.
No tutaj mam wrażenie, że jeżeli chodzi o pomysły, niektóre pomysły opozycji, to przywołanie diabła przez pana posła jest rzeczywiście zasadne, no bo to rzeczywiście jakieś diabelskie pomysły chodzą po głowach niektórych, żeby wypowiedzieć konkordat, bo do tego rozumiem pan poseł zmierzał. Pan poseł stwierdził, że to jest mainstream, że to jest gro polityków opozycyjnych tak myśli. No więc, no powiem tak, no dziękuję za szczerość. Myślę, że to powinno być szeroko mówione, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy w Polsce, to prawdopodobnie dojdzie do wypowiedzenia konkordatu. To po pierwsze. Po drugie, no mamy od piątku wieczór ciszę wyborczą, więc w niedzielę, w dniu wyborów, nikt nie może ani stać pod kościołem, ani w żadnym innym miejscu przy lokalu wyborczym. Więc to wszystko, o czym mówił pan poseł, może mieć najwyżej miejsce, nie wiem, tydzień przed wyborami, tak jak i zresztą w każdym innym miejscu w danej miejscowości. To po drugie. Po trzecie wreszcie, mówmy o rzeczach, które są niezwykle istotne, jeżeli chodzi o z punktu widzenia demokracji i z punktu widzenia transparentności wyborów. Powinno nam wszystkim, podkreślam wszystkim i bezwarunkowo wszystkim, zależeć na tym, żeby każdy obywatel, który chce zagłosować, miał możliwość zagłosowania, żeby wszystkim stworzyć możliwie jak najbardziej równe możliwości tegoż głosowania i żeby to głosowanie było maksymalnie transparentne, żeby nie było cienia wątpliwości, że coś odbyło się nie tak. Stąd te, nie wiem, dzielenie głosów na kubki, dzielenie między siebie przez członków komisji wyborczej, co jest przecież zjawiskiem wielokrotnie krytykowanym, doprowadzającym do no, różnych potencjalnych wypaczeń wyborów gdzieś w danym miejscu w poszczególnej komisji. No bo po pierwsze, ludzie są niedoskonali i mogą się pomylić, jak ktoś to robi w pojedynkę. Po drugie, może dojść zgodnie z takimi czy innymi sympatiami w stosunku do różnych formacji politycznych, do nieprawidłowego podzielenia tych głosów. Ale dlatego najlepiej jest, żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości, jakichkolwiek podejrzeń, żeby wszystko było transparentne, żeby mężowie zaufania oczywiście byli, żeby wszyscy wspólnie mieli możliwość i wręcz obowiązek oglądania głosów. Przecież zgódźmy się co do jednego. Im większa transparentność i większa jawność, i to tym większa pewność, że każdy głos został policzony prawidłowo. A o to chyba przecież w wyborach chodzi. Kłócimy się oczywiście politycznie. Tutaj te argumenty powtarzają się od dłuższego czasu. To może jeszcze na sam koniec kilka minut poświęcimy, dosłownie po minucie każdy z panów, na to, co było moim zdaniem największym zdumieniem poprzedniego roku. Mianowicie wydawało nam się, że rowy pomiędzy Polakami o różnych poglądach, o różnych horyzontach, między warszawską lewicową elitką, a ludźmi, którzy mieszkają właśnie w tych wioskach kościelnych, są nie do zasypania. Tymczasem w lutym, marcu, kwietniu i w zasadzie do końca roku okazało się, że jesteśmy jednym narodem, reagujemy tak samo na egzystencjalne zagrożenie, jakim był, jakim ciągle jest atak Rosji na Ukrainę i ta okrutna wojna. I w tym, mówię oczywiście o tym zrywie pomocowym dla Ukraińców, który nie miał żadnych granic, nie miał kolorów, chociaż potem usiłowało się różne kolory temu przypinać. Politycy opowiadali, że o, tutaj dobrzy obywatele, a zły rząd. No i takie tam słyszeliśmy, powiem szczerze, kocopały od niektórych polityków, moim zdaniem niezasłużone. No to pan poseł Paweł Krutul, pana to zdziwiło, tak jak mnie, czy spodziewał się pan, że w krytycznych sytuacjach Polacy jednak stają razem? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, musimy mówić jednym głosem i tak się wydarzyło i pomogliśmy swoim sąsiadom, bo sąsiedzi powinni się wspierać i pomagać, tym bardziej, że Putin morduje na co dzień cywili, to nie jest wojna tylko wojska, bombarduje codziennie osiedla ludzkie.
torturuje jego armia ludność ukraińską. Także my to o tym wszystkim wiemy, donoszą nam media. Są tam dziennikarze polscy, których mamy z wiadomości z pierwszej ręki. Przyjęliśmy ponad 8 milionów uchodźców. Pierwszy rzut był po domach, po mieszkaniach. Później włączyły się samorządy, rząd i uważam, że tutaj stanęliśmy jako naród na wysokości zadania. Musimy Ukrainę wspierać, bo ukraińska armia przelewa również krew za naszą wolność. Musimy lobbować dalej i to robimy, trzeba przyznać, za dostarczaniem sprzętu militarnego dla armii ukraińskiej w Europie, na całym świecie, bo jesteśmy w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o dostarczany sprzęt armii ukraińskiej i nie możemy ich zostawić samych. My musimy robić wszystko, żeby Ukraina była niepodległa, żeby nasze stosunki były jak najlepsze, bo miejmy też oczywiście z tyłu głowy, że historię nie mamy najciekawszej historii, jeżeli chodzi o wojnę i co się wówczas działo. O tym nie należy zapominać również, ale w tej chwili mamy wojnę i musimy ich wspierać. No właśnie, to teraz jeszcze na minutkę oddajmy głos panu Tomaszowi Latosowi, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tak, to rzeczywiście było niezwykłe. Zresztą cały świat przyjmował z ogromnym uznaniem i zdumieniem także skalę zaangażowania całego kraju, całego narodu, od rzeczywiście i osób indywidualnych, poprzez samorząd, na rządzie kończąc. Skala pomocy niewiarygodna, zresztą liczba uchodźców też niewiarygodna. I tutaj zdaliśmy egzamin z solidarności, z tego, jakim jesteśmy ludźmi, jakimi potrafimy być. I obyśmy potrafili z tego dobra, które zostało stworzone, wyciągnąć coś też dobrego dla naszej ojczyzny. Abyśmy potrafili lepiej w tym nowym roku, lepiej samorozmawiać, lepiej współpracować i aby to wszystko też przełożyło się na to, na ten rok wyborczy, bo to jest rok wyborczy. Myślę, że niezwykle ważny dla Polski i dla pewnie nie tylko Polski. I tym stwierdzeniem musimy zakończyć tę rozmowę. Czas nam upłynął. To panowie życzę miłego dnia, ale też dobrego roku 2023. Paweł Krutul, Lewica, Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się pięknie. Życzymy dzisiaj w Telewizji Republika o 20:00 program ważny, który trzeba obejrzeć. Mianowicie film Marcina Lutulickiego Nasz Człowiek w Warszawie. Ciekawe, co to za człowiek, prawda? My, proszę Państwa, za moment z Janem Parysem będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Rosji, co dzieje się na Ukrainie, jak wygląda ta wojna, no i jak wyglądają konsekwencje dla Polski.